Cześć wszystkim z tej strony, Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Syberii. Syberii, po prostu Syberii, już chciałam Syberii 2, ale nie, to jest jeszcze jedynka. No i tak, jak pamiętamy, znaleźliśmy się w tej chwili w miasteczku, które się nazywa Barkstadt. Dokładniej w miasteczku, w którym mieści się uniwersytet. Uniwersytet, tak, dokładnie. Uniwersytet Barkstadt. Tak więc, no. Wezwali nas rektorzy, czyli władze tego uniwersytetu, więc trzeba się będzie do nich przejść, oni są w tę stronę. Ale jeszcze zanim do nich pójdę, to bym chciała pójść w tę stronę. Tak, bo tutaj właśnie znajduje się taki pan, z którym, cóż, fajnie będzie pogadać. Przepraszam. Proszę pana, to tylko chwilka. Ależ ja słyszę. Proszę wybaczyć, że przeszkadzam, ale... Ten młody Mammutus Primigenius ma niemal 40 000 lat. Wspaniały, nieprawdaż? No bardzo młody. Tak, być może. To na pewno. A jak to być może? No cóż, nie wiem. Nie wie pani. No rozumiem. A co mogę dla pani zrobić? Cóż, w sumie jeszcze sama tego nie wiem, ale... Cokolwiek pan mi powie, to chyba skorzystam. Prawdę mówiąc, niewiele wiem o mamutach i nie jestem tu, aby studiować. Jestem prawnikiem. W porządku. Nikt nie jest doskonały. W każdym razie nauka o pleistocenie pozostaje fascynująca. Z pewnością jednak moje obecne zadania kompletnie zmonopolizowały mój czas. Być może innym razem. Wszyscy tak mówią. Ale no cóż, pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem Cornelius Pons, honorowy profesor i wykładowca Uniwersytetu w Barkstadt. Z dumą informuję, iż kieruję Wydziałem Paleozoologii naszego Uniwersytetu. Kate Walker, bardzo mi miło. Coś chciałam... A tak, w ogóle honorowy profesor. Oczywiście, że mam problemy z mówieniem normalnie odwieczne. No, ja się zawsze jąkam. Już na to nie zwracajcie uwagi. Natomiast właśnie dość interesujące. Honorowy profesor. Okej! Postój tutaj nie był zamierzony, ale wyznam panu, że uniwersytet robi ogromne wrażenie. O, z pewnością mamy tu długą tradycję nauczania. Tak wiele wiedzy, głęboką kulturę, inteligencję i szare komórki. Sam ukończyłem tutaj studia i nigdy nie opuściłem tego miejsca. To dobrze właściwie czy źle? Jestem tu, gdyż wezwali mnie rektorzy tego uniwersytetu. Ach tak. Musiała się pani pomylić w formularzu rejestracyjnym. Ależ nie. Nie przyjechałam studiować. Mam do załatwienia poważną sprawę dotyczącą spadku. Muszę odszukać spadkobiercę. I ma pani nadzieję odnaleźć go tutaj? Nie jestem pewna, ale widzi pan, mój pociąg zepsuł się wjeżdżając na waszą stację. W takim razie, moja droga, musi pani przyjść na jeden z moich wykładów. A tu pytanie dla pani. Co oznacza rząd trąbowce? Trąbo co? Widzi pani. Ma pani luki wiedzy, które wymagają uzupełnienia. Oczywiście, że tak. W końcu, no cóż, jestem prawnikiem, prawda? Co oznacza, że poszła Kate nasza na studia prawdopodobnie z kierunku prawa. Gdzie ma prawo do zoologii, ja się pytam. Chyba tylko w zakresie praw zwierząt, albo praw człowieka, bo w sumie człowiek też zwierzę. Czuję, że się trochę zgubiłam. Przydałaby mi się pańska pomoc. Moje drogie dziecko, wybrałaś zły moment. Absolutnie muszę dokończyć mój wykład na dzisiejsze popołudnie. Wykład o mamutach? I tak, i nie. Konkretnie o ich migracji. Proszę wybaczyć, muszę się skupić. Jasne. Szczerze mówiąc, poszukuję Hansa Wollerberga. Jest on jedynym spadkobiercą niezwykłej fabryki. Mojej firmie powierzono negocjacje w sprawie przejęcia tego zakładu. Według ostatnich informacji żyje on na Syberii, więc gdy tylko mój pociąg będzie znów gotów, zamierzam kontynuować moją podróż na wschód. Syberia, a? Syberia. Ale o czym pani mówiła? O czym? Wspomniała pani nazwisko. Osoby, której pani szuka. Wollerberg? Hans Wollerberg? Czy pan go zna? Hans Wollerberg? No jak mógłbym go zapomnieć? Niezwykły jegomość, taki pomysłowy. Dzieliliśmy zainteresowania mamutami.
Ta pasja nas związała. Gdyby nie on, przyznam się, miałbym niewiele wspólnego z tak dziwnie opóźnioną osobą jak Hans. W tym czasie obaj byliśmy studentami. Swego rodzaju. Powiedzmy, że Hans miał specjalne pozwolenie na udział w wykładach z paleontologii. Nie spełniał wymaganych warunków, by studiować. W zamian za to Hans wykonał kilka niezwykłych prac dla uniwersytetu. Obraz pańskiego Hansa Wollerberga osobliwie odpowiada temu, którego szukam. A nie jestem pewien, moja droga. Hans żył ponad kwestiami pieniędzy czy interesów. Wyobrażenie sobie jego prowadzącego fabrykę. Porzućmy tę myśl. Mógłby mi pan powiedzieć o nim coś więcej? A zawsze był dla mnie zagadką. Nigdy nie mówił wiele i zdawał się nie przywiązywać wagi do tego, co mówiono do niego. Wyrażał siebie za pomocą swych niesamowitych urządzeń. Jego wynalazki, muszę przyznać, zostały docenione przez uniwersytet. Kilka razy udało się nam naprawdę porozmawiać. Wtedy mówiliśmy o jego dziwnym zainteresowaniu mamutami i o lalce, która stała się jego obsesją. Powiedział pan lalce? Tak. Ciągle o niej mówił. Pewnego dnia ją opisał. To rodzaj zabawki. Miniaturowy mamut dosiadany przez kornaka. Zdaje się, że znalazł ją w jaskini nieopodal swego domu. Zdarzenie wydaje się bardzo dramatyczne. Jego opowieść była nieco pogmatwana, jednak wzbudziła moje wielkie zainteresowanie. Co pan ma na myśli? Według mojej wiedzy istniało tylko jedno plemię tworzące figury przedstawiające kornaków. Byli to Jukolowie. Żyją w najodleglejszym obszarze Syberii. Dla nich lalka stanowi obiekt kultu, ilustrujący jedną z ich głównych legend. Jak taka figurka odbyła podróż z syberyjskiej północy do jaskini w Alpach Francuskich, pozostaje dla mnie tajemnicą. Nawet dziś nie jestem w stanie tego pojąć. Czy rozważał pan możliwość, że Hans wymyślił tę historię? Sam pan przecież przyznał, że sprawność jego umysłu została naruszona. Nie. To niemożliwe. Hans nie wymyśliłby czegoś podobnego. Lalka jest częścią syberyjskiej legendy. Opisał mi ją szczegółowo. Syberia jest tematem, na którego punkcie paleontolodzy całego świata są bardzo wyczuleni. Tak swoją drogą jest to podpowiedź dla nas, że tutaj pan Pons się, doktor Pons może, profesor Pons, o... się interesuje tą lalką mamuta, która u nas znajduje się w naszym posiadaniu, a dokładniej w pociągu. Przyjazd do Barkstadt to niezwykłe doświadczenie. Nigdy nie widziałam takiej stacji. A przybyła pani pociągiem? Tak, pociągiem o napędzie sprężynowym, którego sprężyna rozkręca się regularnie. To znaczy, że prowadzi pani pociąg, a dzisiejsze młode damy nigdy nie przestają mnie zadziwiać. O nie, nie jestem maszynistą. Maszynistą pociągu jest automat. Proszę wybaczyć, wszystko to brzmi dziwnie. Nakręcany pociąg prowadzony przez automat. Znałem kiedyś dawno temu człowieka, który mógł skonstruować taki pociąg. To ten sam, który zbudował naszą estradę na głównym dziedzińcu. Pomyśleć, że był zdolny stworzyć takie urządzenie. No prawdziwy geniusz. Osobliwe, że jednocześnie był... prawie jak dziecko. Jak gdyby jego psychiczny i fizyczny rozwój zatrzymał się w wieku 10 lat. Czy może pani w to uwierzyć? Tak, wierzę. Przynajmniej zaczynam w to wierzyć. Tak, oczywiście mowa o Hansie. Mój pociąg zatrzymał się w osobliwej ptaszarni. Jest niezwykła. Mnóstwo gatunków ptaków znajduje tu schronienie. Ornitologia... to dziedzina odległa od moich ulubionych zagadnień. Jednak przyznaję, że stacja jest dumą uniwersytetu. Początkowo była przeznaczona dla celów edukacji, a potem jednakże z całego świata zaczęły przybywać ptaki. Wygląda na to, że rzadkie gatunki wciąż się to rozwijają i rozmnażają. Czyżby? Mógłby pan podać mi przykład? Mówiono mi o ptaku, o specyficznym zachowaniu. Cóż to było? Marsońska kukułka, tak. Ale jestem taki niemądry. Nie mogę sobie przypomnieć, co było w nim tak niezwykłego. Pamiętam tylko, że była bardzo osobliwa. Amarzone? Gdzie jest Amarzone? Co to jest Amarzone?
A wybacz, moja droga, w życiu nie można nauczyć się wszystkiego. Specjalizacja jest kluczem do prawdziwego poznania. Proszę skorzystać z naszej biblioteki. Dziękuję bardzo. Tak swoją drogą, to jest, zdaje się, odwołanie do innej gry autorstwa właśnie Benoît Sokala, właśnie o nazwie, o tytule bardziej, Amerzone. Więc też mamy jakieś tutaj odwołanie, fajnie, w sensie pewnie więcej niż jedno, po prostu w większości ja nie zauważam. Zostawię pana w spokoju. Albo nie kojarzę. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham! Ach, skądże nie, moje dziecko. No, tak więc teraz biegniemy na drugą stronę do rektorów. Już mamy właśnie zadanie w postaci przeprowadzenia do niego tej lalki, mamuta z naszego pociągu. No i idziemy wprost tutaj do rektorów. Sobie z nimi pogawurzymy. No, jak widać, jest czerwony dywan. No i proszę. Czuć majestat? No nie wiem, jakby ja tak trochę nie bardzo w sumie. Witam szanownych panów. Proszę mi powiedzieć, młoda damo, czemu zawdzięczamy tę przyjemność? Proszę się streszczać! Nie mamy zbyt wiele czasu do dyspozycji. Jako rektorzy tego uniwersytetu musimy zajmować się poważnymi sprawami, a nasz czas jest bardzo cenny. Słyszałam, że życzycie sobie spotkać właściciela pociągu, który stoi na waszej stacji. Czy mogę poznać powód wezwania? Dziwi nas, panienko, że twój pociąg jeszcze nie odjechał. To sytuacja godna pożałowania. Przepisy jasno stanowią, że pociągi mają przyjeżdżać i odjeżdżać. Nie pozostawać nieruchome na peronie. Pociągi powinny najpierw się zatrzymać, a następnie odjechać. Taka jest zasada. Zgadzamy się, drodzy koledzy, że mamy tu do czynienia z zachowaniem dewiacyjnym. Ta sprawa wzbudza prawdziwy niepokój. Zrozumcie, że to nakręcany pociąg, więc trzeba go ponownie nakręcić. Niestety na stacji nie ma odpowiedniego sprzętu. Nakręcany pociąg. Dziwne. Jakże osobliwe. Sugerujesz, że to rodzaj mechanicznej zabawki? Wprawiasz nas w zakłopotanie, panienko. Mam nadzieję, że koło muru znajdę to, czego szukam. Muru? Panienko, to nie jest miejsce dla ciebie. Zwłaszcza dla tak młodej damy. Rozumiesz, panienko, że chętnie przyznamy, że na co dzień cenimy sobie istnienie tego szczególnego gmachu. Zawdzięczamy murowi integralność naszego uniwersytetu i wysoki poziom edukacji na nim. Chroni nas przed szkodą i inwazją nieznanego. Boże, chroń nas przed tym, co tkwi za tym wałem obronnym. Proszę mi wierzyć. Nie mam innego wyboru. Muszę ruszać w dalszą podróż. Ta decyzja jest doprawdy prawidłowa, jako że jest zgodna z przepisami. W ten sposób pociąg będzie mógł odjechać. I co za tym idzie, przestanie szpecić naszą stację. Mój piękny pociąg. Szpecić waszą stację. Ta zniewaga krwi wymaga. Nie przedstawiłam się. Nazywam się Kate Walker. 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 Czy nie studiowała już u nas panna Walker? Magisterium z etnologii we wrześniu 1953 roku, jeśli mnie pamięć nie myli. Doskonale, mój drogi kolego. Jeśli mogę pozwolić sobie na śmiałość, to był pan Walker, a nie panna. Nazywał się Bill Walker i zawalił czerwcowe egzaminy w 68. Ten bezczelny głupek pojawił się na egzaminie ustnym w dżinsach, lekceważąc ścisłe wewnętrzne przepisy, które wyraźnie mówią, jaki strój jest wymagany na tę okazję. Czysta prowokacja! To było skandaliczne! Co smutniejsze, bywało gorzej. Młodzi ludzie nie mają żadnego szacunku dla tradycyjnych wartości. Tradycja, młoda pani. Trzeba zawsze podtrzymywać tradycję. To jest ten typ nauczyciela, który jeśli czegoś nie umiesz, to każe ci podejść do biurka, wyciągnąć ręce i zdzielić je tak linijką po tych rękach parędziesiąt razy.
że potem się nimi ruszyć nie można. Zrozumcie, nie miałam zamiaru się tu zatrzymywać, ale sprężyny mojego pociągu się rozkręciły. Rozumiecie? Niezupełnie. Chcesz powiedzieć, że nie jesteś studentką? Trochę za późno zjawiłaś się na ten semestr, panienko. Rekrutacja już się zakończyła. Ale jako rektorzy tego uniwersytetu, a co za tym idzie jego najwyższe władze, moglibyśmy troszeczkę nagiąć przepisy, jeśli chcesz. Nie zrozumieliśmy się. Jestem prawnikiem z Nowego Jorku lub raczej Valadilajne, by być dokładną. Mój klient chce zakupić starą fabrykę zabawek mechanicznych, lecz jej spadkobierca nie umarł i mieszka gdzieś na Syberii. Muszę go odnaleźć, by podpisać umowę sprzedaży, rozumiecie? Nie bardzo. To najbardziej wyjątkowa historyjka. Farsa najwyższej klasy. Mamy wybitny wydział prawa, jeśli zmienisz zdanie. Matko, co w tym trudnego, noż do prawdy. Przyjechała Kate, nasza biedna, na miejsca. Okazało się, że no jest spadkobierca, który mieszka daleko i trzeba go odnaleźć. No tyle, no. Co w tym trudnego, naprawdę nie wiem. Czy mogłabym liczyć na waszą pomoc? Panienko, twoje naleganie niemalże zakrawa o nieprzyzwoitość. Nie możemy być ciągle na twoje zawołanie. Mamy wiele innych próśb na głowie. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, to przestań nam cały czas przeszkadzać. Dziękuję. Matko, ci panowie są nieuprzejmi. Halo. Ja tutaj przyszłam, bo mnie wezwaliście, a wy co? A wy, no, nieuprzejmie się zachowujecie w stosunku do mnie. I to od początku. Czy przypadkiem znane jest wam nazwisko Hans Wohlarberg? Jeden z najwybitniejszych, idealnych intelektów, który zaszczycał nasz uniwersytet. Hans Wohlarberg. Przypominam sobie, że raz coś do niego powiedziałem. Byłem wtedy studentem. Przez chwilę gapił się na mnie, tylko zagubiony w swych myślach. Prawie nigdy się nie odzywał, ale jak można by go zapomnieć? Idealny? Z tym się zgodzę, ale wybitny to chyba za wiele. Nie był w stanie zdać żadnego egzaminu. Siedział tylko na zajęciach i to na niewielu. Głównie na paleontologii. Miał niezdrowe zamiłowanie do mamutów, co doskonale pasowało do poziomu jego intelektu. Mam na myśli prehistorycznego. Prehistorycznego? Jak śmiesz! Może trochę naciągane, ale miewał przebłyski intelektualnego geniuszu, zrozumiałe jedynie dla wspaniałomyślnych uczonych, którzy nie opierali swojej oceny na wyglądzie. Mój drogi kolego, twoje pośpieszne wnioski są nieco pogardliwe. Moja ocena jest w pełni prawidłowa. Chłopak był trochę dziwaczny. Musisz się z tym zgodzić, że gdyby mój ojciec jako ówczesny rektor uniwersytetu nie okazał mu dużej słabości, Hans Wohlarberg nigdy nie uczęszczałby do tej placówki. A co powiesz w takim razie o estradzie? Czy to dzieło obłąkanego umysłu? Nawet po tylu latach nadal jesteś o to zazdrosny. Moi drodzy koledzy, zaklinam was. Pokażmy trochę kultury. Mamy gościa. Czego chcesz od Hansa Wohlarberga, panienko? Jesteś członkiem jego rodziny? Nie, ani trochę. Szukam go, by wyjaśnić sprawę spadkową. Czy on tu nadal jest? Co? Tutaj? Na uniwersytecie? Nie, nie ma go. Odszedł dawno temu, tak bardzo dawno temu. Tego roku byłem nominowany na tę pozycję. To już minęło prawie 50 lat. Biedna duszyczka ruszyła dalej, gdy posiadł całą wiedzę o mamutach. Trzeba przyznać, że od jego odjazdu ta placówka nie jest już taka jak kiedyś. Masz na myśli, że taka zła? Wszystkie te dziwactwa wniesione do uniwersytetu były jego źle ulokowanymi fantazjami. Panowie, postarajmy się zachować spokój i równowagę, które są stosowne dla pozycji, które zajmujemy. No, jak można było usłyszeć, zdania na temat Hansa są podzielone. Można go najwyraźniej albo kochać, albo nienawidzić. Znaczy, możliwe, że jak powiedział ten tutaj, przez tego tutaj przemawia zazdrość jakaś w stosunku do kreatywności Hansa oraz pomysłowości i przede wszystkim zdolności w zakresie wykonywania własnych fantazji. Więc, no ja nie wiem, no. Ale jak mówię, zdania są na jego temat podzielone raczej. Przepraszam. Panienko,
Obecność twojego pociągu na stacji oraz jego okresowy brak mobilności sprawiają, że czujemy się zbici z tropu. Prawda, to sytuacja godna pożałowania. Twoja wielka lokomotywa jest bardzo nieporęczna. A, mi to pociąg mówisz. Powinien najpierw się zatrzymać, a następnie odjechać. Taka jest zasada. Matko, jak ja nie lubię, jak oni powtarzają. Taka jest zasada, koniec, kropka. Pomysł z ptaszarnią na stacji jest bardzo oryginalny. To duma naszego uniwersytetu. Jedną ze specjalizacji wykładanych tutaj jest zoologia, a w szczególności ornitologia. Metody nauczania nie mogą być ograniczane do książek. Obserwacja żywej materii jest nierozerwalną częścią pytań teoretycznych. Jest w niej kilka rzadkich okazów, które zostały przywiezione specjalnie dla naszego uniwersytetu z dalekich, egzotycznych krajów przez najbardziej nieustraszonych podróżników. Pamiętacie Aleksandra Walembuła i jego szczególnego ptaka? Oczywiście. Jego dar wywołał bardzo wstydliwe, długoterminowe konsekwencje. Jak koń trojański. Trzeba przyznać, że sytuacja mogła przybrać jeszcze gorszy obrót. Och tak, mogła być potwornie kłopotliwa. Ach tak, no dobra, do widzenia w takim razie. Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Czas na herbatę. Już? Doprawdy, ale już ten czas leci. Bardzo dziękujemy, panienko, za tę uroczą wizytę. I ja dziękuję, panowie. W sumie tak teraz zdałam sobie sprawę, że zaraz chyba będziemy musieli do nich wrócić. Ajajaj, czyli ten, dobra, powiedzmy, że ten jeden raz wybrałam złą kolejność w zakresie podejmowanych działań. No i dobra. W takim razie bym chciała w tej chwili pójść tutaj. Dosłownie, o, do tych drzwi, ponieważ tutaj znajduje się biblioteka. A z biblioteki potrzebne nam są bodajże dwie książki, tak mi się wydaje. Z czego jedna jest tutaj na dole na pewno. W ogóle strasznie mi się podoba, że zmieniają się dźwięki tego, wiecie, jak chodzi Kate Walker, że na przykład tutaj w tej bibliotece słychać takie kroki wytłumione przez dywan i to po prostu super, super się tego słucha moim zdaniem. Dobra, mamy tutaj Amerzone, wspomnienia z ekspedycji. Aleksander Walembo. No, tak więc przeczytajcie sobie, jeśli chcecie, tutaj są informacje, które będą dla nas dość przydatne. Tak, no i dobra, wychodzimy w takim razie z tej książki i można o właśnie, dodało nam się w ogóle temat do rozmowy o Savignon. Chodzi o roślinę, o której było wspomniane w tej książce. Jeszcze tak patrzę, czy można tutaj porozmawiać z kimś. Tutaj z tym można pogadać. To prawda, niewiele nam to da, ale... Przepraszam. Mogę ci przeszkodzić na chwilkę? Nie. Mógłbyś być trochę milszy. Cicho! Jeśli jeszcze tego nie zauważyłaś, to jesteśmy w miejscu, gdzie wymagana jest cisza i spokój. No, nie jest zbyt uprzejmy, więc idziemy dalej. Wobec czego właśnie wspinamy się na górę i ja bym chyba chciała w tę stronę pójść. Nie tam, tylko tu. Tak, mamy tutaj drabinę, z której sobie skorzystamy. Więc wspinaj się, Kate. I interesuje nas ta tutaj książka, akurat jedyna, która jest do góry nogami dana tutaj, więc... I tutaj mamy ilustrowany słownik roślin i grzybów. I cóż, jak chcecie, to przeczytajcie sobie. No i dobra, mamy w takim razie wszystko z biblioteki, co nas interesuje. I chyba by się przydało właśnie wrócić do rektorów, zapytać ich o to całe Savignon. Potem chyba do pana paleontologa ponownie. W ogóle weź, tutaj będzie trzeba zrobić... W sensie, Barkstadt jest strasznie dużo chodzenia w tej i we w te. Nawet więcej niż w Valadilajny, gdzie to naprawdę wszystko dało się bardzo logicznie zrobić. Wiecie, że na przykład jak z tą zgodą na uruchomienie pociągu, że robiąc to w odpowiedniej kolejności, zrobiłam to panowie, wszystko po drodze. Wybacz. Dobra, tu sobie pozwolę pominąć.
i Savignon. Nie wiecie, czy jest w Barkstadt jakaś winorośl Savignon? Absolutnie. Kiedy on mówi absolutnie, ma oczywiście na myśli absolutnie żadnych. Chcemy powiedzieć, że naturalnie jesteśmy o tym przekonani, że tutaj w Barkstadt nie ma żadnej winorośli Savignon. Ach, tak. To prawda? Na pewno? Ponieważ przeczytałam w książce, że Barkstadt posiada trochę tych roślin, chciałabym, jeśli to możliwe, dostać kilka z nich. Wykluczone, panienko! Asystent rektora ma na myśli, że priorytetem jest usunięcie twojego pociągu z naszej stacji. Twoje badania muszą poczekać do następnego przystanku. Tak, masz rację. Twój pociąg musi natychmiast opuścić stację, więc wstrzymaj się proszę od marnowania naszego czasu na zbyteczne wizytacje. Nie zapominaj o przepisach, panienko, nie zapominaj o nich. Pociąg powinien najpierw się zatrzymać, a następnie odjechać i to szybciutko. Zrobili się nienormalnie nerwowi, jak o tym wspomniałam. Dobra, to też pomijam i lecimy w tej chwili do profesora Ponsa, się go zapytać, czy może wie o jakichś winoroślach Savignon. Niekoniecznie pamiętam, w jakiej kolejności się to robiło, natomiast jest tutaj właśnie latanie między trzema osobami, między rektorami, chociaż między rektorami jest najmniej latania, ale również jest pomiędzy profesorem Ponsem oraz postacią, której jeszcze nie spotkaliśmy. Więc jak mówię, póki co do profesora Ponsa polecimy go zapytać o Savignon, a potem do pociągu. Ponownie. Przepraszam, profesorze. Profesorze, proszę wybaczyć, że znów pana niepokoję. Co chciałaby pani wiedzieć? A chciałabym wiedzieć, czy pan wie coś o winorośli Savignon. Co może mi pan powiedzieć na temat leśnej winorośli Savignon? A niech pomyślę, Savignon, Savignon. A myślę, że jest to rodzaj tropikalnego grzewu, nie sądzi pani? Więc mówimy o tej samej roślinie. To bardzo rzadki krzew o małych, soczystych owocach. Znalazłam książkę o Amazonie, w której napisano, że Savignon rośnie tu, w Barkstadt. Czy nie wie pan przypadkiem gdzie? Amazońskie Savignon tutaj, o nie, nie, nie przypuszczam, żeby tu były. Bardzo nieprawdopodobne. Ale powinna pani spytać zawiadowcę stacji. On zajmuje się oranżerią w naszym uniwersytecie. Więc powie pani więcej ode mnie. Dziękuję bardzo. No właśnie, to właśnie zarządcy stacji idziemy w tej chwili spotkać. Zostawię pana w spokoju. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham. Ach, skądże nie, moje dziecko. Co prawda pominęłam przywitanie rektorów po tym, jak już nas powiedzmy poznali, natomiast właśnie prawdopodobnie będę pomijała większość tych przywitań oraz pożegnań, z uwagi na to, że do danych postaci będziemy się zwracać dość często, więc no jak mówię, no tutaj jest latania co niemiara. W tej i we w te dosłownie. O! Znowu ktoś do nas dzwoni, wow! Halo? No, masz go, tego spadkobiercę? Ach, to pan, panie Marson. Dzień dobry, jak się pan czuje? No właśnie, kultury trochę. Czuję się znacznie lepiej, gdy skończy się ten cały interes i podpisana zostanie umowa sprzedaży. Gdzie do diabła się podziewasz? Oj, daleko. Jestem w Barkstadt. Balet? Co? Co na miłość boską tam wyrabiasz? Wygląda na to, że Hans Wollerberg przejeżdżał tędy kilkanaście lat temu. Skoro go tam już nie ma, więc nie masz po co się tam włóczyć. Słyszę, co pan mówi. Mam słuszne powody, by twierdzić, że Hans Wollerberg nadal żyje. W międzyczasie staram się zebrać o nim dodatkowe informacje od ludzi, którzy go znali. Dokąd jedziesz dalej? Nie jestem jeszcze pewna. Nie brzmisz, jakbyś wiedziała za dużo, Kate. Dzięki. Potrzebuję trochę czasu, pani Marson. Czas to coś, czego nie masz. Informuj mnie. Co za dziad? Dlaczego każdy, kto do mnie dzwoni, jest taki nieuprzejmy? Tutaj nasz szef, tutaj Dan. No z Oliwią się nie najgorzej gadało. Tutaj w ogóle jest ta cała estrada, o której mówili rektorzy. Z tą całą Oliwią się nie najgorzej gadało. Mama jak to mama. Chociaż ona jest bardziej skupiona na sobie niż na tym, co się u Kate naszej dzieje. Swoją drogą Barkstadt, prawda? Po literach, może bardziej
na kawałku tej nazwy, czyli Stadt. Właśnie można się domyślić, że to jest jakieś niemieckie miasteczko, dlatego też... No ja myślę, że przebywamy aktualnie w Niemczech. Dobra, ja bym chciała do pociągu iść. Dlaczego to wszystko się odbywa tak powoli? Dobra, Oskar mnie póki co nie interesuje w sumie. Więc idziemy dalej w głąb pociągu i zabierzemy lalkę ze sobą. Zrobiłabym to na samym początku, natomiast nie pozwala nam gra na to. Po prostu dopóki się nie dowiemy, że należy zabrać tutaj ze sobą lalkę mamuta, no to... sorry Wery, ale no nie. No nie damy rady jej wziąć po prostu. No i dobra, w takim razie teraz idziemy znaleźć tego zawiadowcy stacji. Dlatego też wychodzimy ponownie po tej stronie, ponieważ warsztat się da z obu stron wyjść. Nie zawsze tak będzie. No i dobrze, w takim razie. W sensie fajnie, też się dało z obu stron wyjść, ale tak jak mówię, nie zawsze tak będzie. Idziemy na drugą stronę. No i dobra, w takim razie przed siebie. I tutaj właśnie znajduje się zawiadowca stacji. Jest tutaj też taki przedmiot jeden, który sobie podniesiemy. I to jest, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, hak. Tak? Dobrze pamiętam? A widzicie, dobrze pamiętam. Dobrze, panie zawiadowco, pogadajmy. Witam. Widzę, że przyjechała pani pociągiem. Zaiste. Tak, z Valadirajny. Dawno nie widziałem już tu pociągu. Studenci. Czy przyjechali z panią studenci? Proszę mi wybaczyć, nie ma tak pięknie. Podróżuję sama, no prawie sama. Pamiętam, jak na początku jesieni pociągi przywoziły dzieciaki z całego świata na studia zoologii, botaniki, paleontologii i tych innych. To był wspaniały uniwersytet. A czy dziś nie jest wspaniały? Dziś? No, Jasne. Dobra, w takim razie go wypytajmy. Czy długo pracuje pan jako zawiadowca na stacji w Barkstadt? Nigdy nie miałem innej pracy. Proszę mi powiedzieć, czy pani jest szefową tego pociągu? Nie, to znaczy nie wiem. To o co pani chodzi? Przyjechała tu pani może poszperać w książkach na uniwersytecie? W pewnym sensie tak. Zawsze szukam nowych informacji. Nie wydaje się, żeby wiedziała pani dużo. Dzięki. Co do tego pociągu, to będzie blokował dojazd, jeśli go tam pani zostawi, to pewne. Tak naprawdę to jestem prawnikiem i prowadzę całkiem niezwykłe dochodzenie. Dochodzenie? Hej, pani wie, ja jestem tylko zawiadowcą stacji. Nie orientuję się za bardzo. Cóż, nigdy nie wiadomo. Każdy może okazać się ważny w tej sprawie. No, nikt mi tak naprawdę nigdy nic nie mówi, więc moje ręce są czyste. Nigdy nie mówiłam, że nie są. No właśnie, ten też jest nietypowo, nietypowo nerwowy po tym, jak ja wspomniałam o tym, że w ogóle prowadzę jakieś śledztwo. Swoją drogą kolejny, który mi dzisiaj wytknął mu jakieś kurcze ułomności intelektualne. Właśnie wracam z rozmowy z rektorami, którzy nakazują mi jak najszybciej usunąć pociąg ze stacji. Wiedziałem, że tak powiedzą. Przepisy są przepisami i trzeba ich przestrzegać. Lepiej nie wpadać w tarapaty z administracją uniwersytetu. Oczywiście. I tak mam już dużo zmartwień na głowie. Co mam w takim razie robić? No, proponuję przesunąć pociąg. A gdyby to było takie łatwe? Ale tak jak mówiłam, sprężyny w pociągu się rozkręciły. Każdemu się wydaje, że to moja wina. Silnik lokomotywy nie działa, to prawda. Ale może jest jakiś sposób na ruszenie pociągu? To jest jakiś pomysł. A co miał pan dokładnie na myśli? Nic. To tylko tak. A swoją drogą, nie powinna pani tu chodzić. Mam robotę do zrobienia. Tak jest. Dalej. Wydaje mi się, że się trochę pogubiłam. Mógłby mi pan pomóc? Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Proszę tylko powiedzieć. Jakże miło. Czy przypadkiem nie jest panu znajome nazwisko Hans Vorarlberg? Oho, czy naprawdę myśli pani, że pamiętam jedno imię z tysięcy, które przewinęły się przez tę stację? Wielu, raczej tak. W sumie Hans jest dość dobrze rozpoznawalny na tym uniwersytecie, a przynajmniej właśnie jego nazwisko.
Najwyraźniej pańskim zwierzchnikom nie podoba się obecność mojego pociągu na stacji. Ciężko się z nimi dogadać, prawda? Nie to, że ciężko im dogodzić, ale im mniej mam z nimi do czynienia, tym lepiej. Ptaki są spokojniejsze od pracodawców, a szacunek dla przepisów daje spokój umysłu. Dobre podejście w sumie. Te wszystkie ptaki na stacji to jest wspaniałe. To nie jest zwykła stacja, panienko. O nie, te ptaki to część prestiżowej kolekcji ornitologicznej Uniwersytetu Bergstadt. Przez lata ptaszarnia napełniała się najpiękniejszymi gatunkami ptaków z całego świata. A ja również nie jestem typowym zawiadowcą stacji. Odpowiadam za ten mały świat, a to niełatwe zadanie. Wierzę panu. Wie pani, co jest najtrudniejsze? Najtrudniej utrzymać harmonię między gatunkami. Pewnego dnia pewien podróżnik przywiózł parę kukułek z Amazonę. Czy to był zły pomysł? Koszmarny! Zapewne wie pani, że kukułki składają jajka w gniazdach ptaków innych gatunków. Co więcej, wypychają z gniazd jaja gospodarza tak, by matka ptak opiekowała się tylko ich potomstwem. Cholerne kukułki! Koszmarne! Rozumiem, o co chodzi. To podstępny ptak. Nie mogliście tego powstrzymać? Wydział objął ten gatunek ochroną. Gdyby nie nasz mechaniczny orzeł, stalibyśmy na krawędzi wielkiej katastrofy ornitologicznej. Macie tutaj automat? Cud techniki. To orzeł zawieszony w powietrzu na szynach. Przelatuje i pikując zbiera jajka pasożytów. Ale od kilku lat niestety jest zepsuty, a ja nie mogę sam zbierać jajek. Dlaczego? Ja? Nie mogę wspinać się na tę konstrukcję. Kilka miesięcy temu spadłem i nadal łamie mnie w krzyżu. Nie wspomnę o częstych zawrotach głowy. Mogę tylko spoglądać w górę i... O! Biedaczysko, to musi być trudne. Najgorsze są te kukułcze jaja, zawalające gniazda. Wkrótce rektorzy, oni się dowiedzą. Nie ma gdzie ich trzymać. To duży kłopot. Martwię się. Och, jak się martwię. No dobra, to teraz temat, który w sumie nas najbardziej interesuje, czyli winorośl Savignon. Gdzie mogę znaleźć winorośle Savignon? Nie ma ich tu, to pewne. Nie wiem, o czym pani mówi. To towar z Amazony. Wie pan, jak na kogoś, kto nie wie nic o tej roślinie, wydaje się być pan bardzo dobrze poinformowany o tajemniczym kraju pochodzenia tej rośliny. Och, Amazonę, Peru, Papua, Nowa Gwinea, dla mnie to wszystko jedno. Muszę iść do pracy. No, kolega się taktycznie wycofał. Poczekaj, nie odchodź. Wiesz co, chyba nie był ze mną całkiem szczery. O czym się domyśliłaś, Kate? Po tym, że uciekł, czy po tym nerwowym tonie? I po tym, że jakoś od razu się zrobił zły na nas. Oczywiście my go śledzimy tutaj, nie damy mu uciec. Bo jesteśmy podłą kobietą. No, i właśnie tutaj uciekł nasz zawiadowca stacji. O, tak, natomiast pogadamy z nim sobie i przesłuchamy go przede wszystkim bardziej następnym razem. Tak więc dzięki wam wielkie ludzie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że będziecie oglądali też kolejne. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!